Uważam, że mamy talent, także tak jak tutaj wszyscy. Mamy talent. Awe. I dlatego w sumie wybraliśmy się do Mam Talent, żeby pokazać to. Musieliśmy tę całą chimerę, całe nasze umiejętności zmieścić w 2 minutach, ale jeszcze nie pokazać wszystkiego, żeby było coś ewentualnie na następny etap. No, im dalszy występ, tym po prostu więcej będziemy robić. Jesteśmy ludźmi, którzy cały czas szukają, którzy muszą coś robić, którzy mają jakieś tam zdolności swoje wewnętrzne oraz zdolności manualne do tego, żeby takie rzeczy robić. I uważam, że każdy z nas czegoś szukał. Kolega jeździł na desce, też tam tańczy breakdance'a, też tańczyłem, też jeździłem na rolkach, kolega też na czymś tam jeździł. Każdy czegoś tam szuka cały czas. Infinity Pain jest to grupa fakirów, że tak powiem. Jest to grupa reprezentująca sztukę fakirów w nowoczesnej odsłonie, pomieszana może trochę z tak zwanym freak show. Polega to na opanowaniu swoistego bólu, który jest zadawany w konkretny sposób, jaki sobie kiedyś zadawali fakirzy. Tak my zadajemy go sobie w ten sposób, aczkolwiek są też nowe motywy, które zostały wymyślone przez nas. Tak naprawdę chodzi w tej sztuce o to, żeby ten ból opanować, żeby kontrolować ten ból, żeby znajdować w nim taki punkt, którego w normalnym świecie, w normalnych czasach, w tych czasach bardzo ciężko jest odnaleźć. Niektórzy medytują, niektórzy kładą się na łóżku z gwoździami. No, jeżeli chodzi o Chimerę, no to działamy już od około 5 lat. Uważam, że znaleźliśmy to, czym jest właśnie kuglarstwo, czym jest fire show. I to jest to, w czym się spełniamy, ponieważ robimy to dobrze i robimy to coraz lepiej. Dlatego między innymi było 450 grup we Wrocławiu, z czego dostało się mniej niż 100, w tym dwie z Bolesławca. Także to już jest naprawdę wielki sukces dla nas. Nasze szanse oceniamy wysoko, no bo wydaje mi się, że ludziom się podobało to we Wrocławiu, a także jury. Także jesteśmy dobrej myśli. Ave Chimera! Ave! Rzetelne i wyważone.